Widzą Państwo, ile ich tu lata. To są ogromne ilości. Trzeba mieć stalowe nerwy. Spróbuję trochę popalić. Mamy, proszę Państwa, gniazdo. Szerszenie przypuściły prawdziwy atak. Tu mamy gniazdo. Tutaj. Proszę zwrócić uwagę. Olbrzymie gniazdo z matką. To jest gniazdo szerszeni. Pełno larw w środku. Proszę zobaczyć larwy w środku. Szerszenie mnie atakują. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Wam nie ugryzły? Proszę zobaczyć żywe larwy. W środku tu jedna żółta wychodzi. Tak wyglądają gniazda szerszeni. Jest matka. Jest matka. To jest, proszę Państwa, matka szerszeni. Proszę zwrócić uwagę. To jest matka szerszeni. Pełno szerszeni lata. Próbują ratować matkę. Najważniejsza w gnieździe jest matka, proszę Państwa. Jest atak w tej chwili. Kilkaset szerszeni w powietrzu. Skropimy wodą, bo się tli. To jest próchno. Więc próchno się tli. Co zrobimy z matką? Szerszenie idą tam, gdzie było całe gniazdo. Gniazdo jest tutaj z larwami. To jest część gniazda.
są bardzo zdenerwowane. Ja matkę zabezpieczyłem. Widzimy ruszające się larwy. Bez matki, proszę Państwa, gniazdo nie będzie funkcjonowało. Matkę zabezpieczymy, wywieziemy ją daleko do lasu, powyżej 10 km, być może w którymś z lasów założy sobie gniazdo i przeżyje. Natomiast to musi być zlikwidowane. Stanowi to absolutnie niebezpieczeństwo. Szerszenie są zdezorientowane. Tak wygląda gniazdo w środku. Tu są larwy, które się ruszają. Mamy tutaj żółte larwy szerszeni. Larwy czekają na karmienie. Oczywiście karmienia już nie będzie. Spróbujemy policzyć, ile jest w jednym plastrze. Tu jest około 150 larw. Tu jest praktycznie tyle samo, bo tam są jeszcze małe jajeczka, których nie widać. Tu będzie około setki, czyli około 500 larw szerszeni. Te już się wykluły.